tym odcinku. Nie ma Kacperka, w jego, przy jego łóżeczku znalazłam to. Mam waszego Kacperka i oddam go nienaruszonego dopiero spełnicie moje żądania. Ja jestem górnik. Ja jestem górnik. O, tu jest dobre miejsce, tutaj będziemy spać. Jeśli w ogóle wróci z naszym biednym małym Kacperkiem. Kanie. Amelka, a co ty tutaj robisz? No, oglądam nowy sezon mojego ulubionego serialu. Ale jest 6 rano. Co? To już jest jutro? Jesteś gotowa błyszczeć? Amelka, czy ty trochę nie przesadzasz? Wstajesz w nocy po prostu, żeby oglądać telewizję? Aż chce się wstąpić. Nie telewizję mam. Ja to oglądam w internecie. No ale oglądasz telewizję. No bo sama powiedziałaś, że lepiej oglądać na dużym ekranie, bo tak to się nie psuje wzrok, tak jak na telefonie. Ale jak chcesz, mogę obejrzeć na telefonie. Czekaj. Usiądź. Jak nie będziesz, Amelko, spała, to nie urośniesz. Sen jest w twoim wieku najważniejszy. No już nie mówiąc o wzroku. No więc teraz nie wiem. Idź zjeść śniadanie albo idź spać. Po prostu odłącz się. No zobacz, Kacperka. Amelka, miałaś odpocząć od telefonu. Tak, siedzimy, czytamy, żeby przestać myśleć o telefonie, okej? No to przestań. A wiesz co, mamo? Mówiłam ci dzisiaj ze znajomymi na rowery. Będziemy jeździć tak ze 2 godziny, może sobie zatrzymamy na jakieś szybkie lody. No super pomysł, a ty nie możesz tak sobie aktywnie spędzać czasu i odczepić od telefonu? Mamo, po co jest WhatsApp? Amelka, mam do ciebie prośbę, ty znowu na telefonie. Chodź na chwilę tutaj, chodź. Mam ważną rzecz do zrobienia. Chcę, żebyś mi pomogła z Kacperkiem się zaopiekować. Masz tutaj szumisia. Widzisz? On opowiada 12 takich wyciszających bajek. Ma szumy najróżniejsze, takie dźwięki natury. No i myślę, że Kacperek będzie zachwycony tym. Co, Kacperku? Tak. Lubisz, jak bajeczki ci ktoś czyta? Tak. I takie spokojne, wyciszające? To. Może ci nawet usnąć tak będzie. Chcesz? To. Podoba ci się? Tak. No to już mama ci wyjmie. No chodź, chodź. Zobacz, można go przytulić i będzie opowiadał bajeczki. Tak, zobacz, jak idzie spać, to mu można tak oczka zamknąć. Wystarczy, że mu brzuszek naciśniesz. O, zobacz. Tak? I zacznie ci czytać bajeczki, zobacz. Cześć. Posłuchaj ze mną bajeczek i śpij dobrze. Opowiedzieć o królestwie króla Felicjana. Ale musisz mieć zamknięte oczka. Ja też mam zamknięte. Pewnego słonecznego dnia do królestwa przybył z wizytą młody książę na białym koniu. Był trochę kłujący, ale to mały fuchu. No już jestem. Oficer Kacperek usypia. Amelka, ty znowu jesteś na telefonie. Musimy coś z tym zrobić. Ty jesteś po prostu uzależniona od telefonu. Co robisz, mamo? Zmieniam hasło do Wi-Fi. Amelka już totalnie przesadziła i albo ją odłączę od tego internetu, albo dziecko nam wciągnie do sieci totalnie. Ja ci tutaj zapiszę hasło. Ale mam prośbę. Jak je wpiszesz, to zniszcz tą karteczkę. Dobrze? No dobra. Co jest? Brak połączenia? Co? Czy też nie działa internet? Też. Nie działa internet! Mamo! Nie działa internet! Mamo, nie patrz, co się stało! Internet się zepsuł! Patrz!
telefonie, na laptopie też sprawdzałam i nawet na telewizorze. I też nie działał. To jakiś kataklizm. Totalna masakra. Ale to chyba przez te burze. Amerko, za dużo czasu spędzasz przed ekranem, w związku z tym zmieniłam hasło do Wi-Fi. Popatrz, jak aktywnie czas spędza twoja siostra. Ile rzeczy można robić na dworze. Mamo! Nie, kochanie, nie, dopóki się nie wyciszysz, nie dostaniesz hasła do Wi-Fi. Szanuję twoją decyzję, mamo, ale się z nią nie zgadzam. Teraz pójdę do Hani poprosić o jakieś pomysły na spędzenie wakacji. I coś od niej wezmę. O, Hania, jesteś. O, ale ładnie wyglądasz. A w ogóle, co ty robisz, że masz taką piękną cerę? No wiesz, mi się pogarsza. Jakich kosmetyków używasz? Jak cię to ciekawi, to na początku najważniejsze jest to, żeby zawsze po na przykład jakimś wysiłku fizycznym, bo jak ci się twarz spoci... Czekaj, za dużo do spamiętania. Lepiej wyślij mi to mailem. O, zapomniałam, mi nie działa internet. A tobie działa? Tak. Aha! Znasz hasło! No, może i tak, a może i nie. Dawaj! Mam tu. Dostajesz to dopiero, kiedy odłożysz tą szczotkę, bo inaczej to przerwę i nie będziesz miała hasła. Nie! I co? Teraz nie masz też broni. Jakie to by mogło być hasło? Jakieś pewnie proste. Tato urodzenia Hani. Co? Nie. Data urodzenia Kasperka. Wcale tego nie chciałam, ale wy mnie do tego zmusiłyście. Gdzie ono jest? Dziwne. Hania, a nie widziałaś gdzieś Amelki? Nie ma jej w pokoju? Nie, nie widziałam jej. Pewnie gdzieś się znajdzie z telefonem, jak to ma w zwyczaju. Wiesz co, mam taką prośbę. Idź tam popilnuj Kacperka, bo on pewnie jeszcze śpi, a ja pójdę zrobić śniadanie, dobra? Dobra. Mamo, zobacz! To ty tak krzyczałaś? Tak! Nie ma Kacperka, a przy jego łóżeczku znalazłam to! Mam Kacperka, jeśli chcecie go jeszcze zobaczyć, zostawcie hasło do Wi-Fi przy śmietniku? To Amelka. Nie mam siły, co i znowu przyszło do głowy. Hania, weź pochodź tutaj po domu, a ja zajmę się ogrodem, wszystko przejdę, idź. Dobra. O, tu jest dobre miejsce, tutaj będziemy spać. No i co? No i nigdzie ich nie ma, szukam calutki dom, nie ma ich nigdzie, totalnie nigdzie. Każdy zakątek domu zajrzała. Ja uważam, że się nie powinniśmy denerwować. Amelka może jest trochę szalona, ale nie zrobi niczego, co by było niebezpieczne. Mam tego dosyć, dzwonię do niej. Moi Atko? Kacperku, wiesz co? Właśnie dziewczyny dowiedziały się, że nas nie ma. Ale nie będę odbierać, bo rodzina ofiary trzyma się w niepewności. A to co za mi? Mama. Nie odbiera. Ja jej dam. Wróci do domu. Jeśli w ogóle wróci z naszym biednym małym Kacperkiem. Haniu, proszę cię, no nic mu się nie stanie, nie denerwuj się. Może i po prostu oddajmy to hasło do Wi-Fi i nie wróci po prostu. Wtedy zmienimy znowu hasło. Nie ma nawet mowy. Nie dam się szantażować jakiemuś domorosłemu porywaczowi. Możemy ustalić zasady korzystania z internetu, ale nikt mi tutaj nie będzie Kacperka porywał. No co ty? Co to w ogóle za pomysł jest? No myli się spytam. Wróci, to sobie pogadamy. Kacperku, to jest już ta pora, żeby zadzwonić. Ona dzwoni! Chyba, nie wiem, jakiś zastrzeżony numer. No dobrze, odbiorę.
Mam waszego kacperka i oddam go od nienaruszonego dopiero zrobienicie moje żądania. No co zmienia głos? Jakie są twoje żądania? Chcę mieć dostęp do internetu bez żadnych limitów i sztuczek z hasłem. Spróbujemy zorganizować to hasło, ale zajmie nam to trochę czasu. Bo musimy wymyślić takie bezpieczne. A czy teraz mogłybyśmy porozmawiać z Kacperkiem? Właśnie, bo nie wiem, czy go w ogóle masz. Przemyślę to. Oddzwonię. Kacperku, zjedzmy coś, bo jestem głodna. Jest Kacperku. Tylko jest o nie, Kacperku, ja nie mam. A ty masz jedzenie w plecaku? Mam. Nie. Mało jest. Przecież ty miałeś, jak to ty nie zapakowałeś? Mam wszystkie tylko. To może przyśpimy się, to szybciej nam minie czas. A, poczekaj. Przesuń się. Wiesz co, Kacperku? Ja jestem gorli. Ja jestem gorli. Chyba nie wytrzymamy tu bez jedzenia. Chyba już zadzwonię do mamy. Czekaj, czekaj. Znów dzwoni. Tutaj mój rybak. Postanowiłem odwiedzić Kacperka, bo on tęskni za mamą. I chcę już wrócić do domu. Ja mam serce, nie to dzwoni, którzy w naszym domu. Znaczy ta twerka domu. To chyba do ciebie było. Nie no, co ty, ja mam serce. To ona nie ma porywać z mojego Kacperka. Kacper jest w starym remontowanym domu dziadków i jego dziadków. A, no dobrze, to będę za 20 minut. Przyjeżdżajcie, czekamy. Jesteśmy? Biegnie. Jesteście i co? Widzę, że nasz porywacz zgłodniał. Mamo, a ty jej dałaś hasło do Wi-Fi? A może dałaś jej tarę? W kwestii hasła do Wi-Fi to musimy sobie jeszcze porozmawiać. Na razie musi iść do pokoju i tam posiedzieć. Chodź, Kacperku. Bez telefonu i komputera.